przygotowania do niedzielnych wyborów samorządowych. Zawozimy karty do głosowania oraz materiały wyborcze. Głosowanie rozpocznie się o godzinie 7 i potrwa do 21. Każdy wyborca, który przybędzie do lokalu, musi okazać się dowodem osobistym bądź jakimkolwiek dowodem ze zdjęciem. Diecezja bydgoska świętuje 20-lecie istnienia. Jestem bydgoszczaninem z urodzenia. W tej parafii byłem chrzczony. To, co do kościoła przyciąga, bo wiara rodzi się poprzez przyciąganie, to jest oczywiście świadectwo, świadectwo żywej wiary. Figura Michała Archanioła odwiedzi wszystkie parafie w diecezji. Modrzew, Bóg, Klon czy Lipa dla przyszłych pokoleń. Warto, no bo zawsze jest troszeczkę zieleni w mieście. Tulipany zaczynają kwitnąć, trzeba im ziemię zruszyć. Słoneczna pogoda sprzyja pracom w ogrodzie i na działce. Minęła 18.30, Monika Buzalska, dobry wieczór i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. W niedzielę mieszkańcy regionu wybiorą swoich przedstawicieli do rad gmin, powiatów, sejmików województwa, a także prezydentów, wójtów i burmistrzów na 5-letnią kadencję. W całym regionie trwają intensywne przygotowania, liczone są karty, przygotowywane urny i lokale, w których wyborcy będą oddawać swój głos. W całym kraju trwa cisza wyborcza. Do zakończenia niedzielnego głosowania nie można agitować, rozpowszechniać informacji wyborczych i umieszczać ich w sieci. Tak wyglądał dzisiaj teren przed Urzędem Miasta w Bydgoszczy. To prawdziwe centrum logistyczne i bydgoskie serce operacji zwanej wyborami. Przygotowujemy wszystkie materiały, które są niezbędne do tego, aby jutro mogło odbyć się prawidłowo głosowanie. Więc przede wszystkim zawozimy karty do głosowania oraz materiały wyborcze niezbędne do przygotowania tego głosowania. 32 samochody z zaplombowanymi workami przedstawicielami Urzędu Miasta i Straży Miejskiej wyruszyły prosto do obwodowych komisji wyborczych. A tu już pełne skupienie, liczenie i sprawdzanie. Karta po karcie. Te karty przyjeżdżają w kartonach, w trzech kartonach, ponieważ mamy trzy karty. Po około 700 sztuk. My musimy przeliczyć, czy na pewno drukarnia tyle wydała. Ewentualne nadwyżki bądź braki zaraportować. Przeliczyć, ułożyć sobie na kubkach i dopiero jutro będziemy je stemplować. Pełna mobilizacja także w innych miastach regionu. W Toruniu liczenie kart rozpoczęło się już o godzinie 7. Łącznie do przeliczenia każdego rodzaju kart mamy około 140 tysięcy. W akcję wyborczą zaangażowane są oczywiście, w przeliczanie kart zaangażowane są komisje wyborcze. W 124 obwodowych komisjach wyborczych na terenie miasta Torunia pracuje 1088 osób. W komisjach oprócz kart są już przygotowane urny i miejsca do głosowania. Wszystko dopięte jest na ostatni guzik, tak by w niedzielę głosowanie odbyło się bez przeszkód. Informacje o lokalach wyborczych dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce wybory. Natomiast w dniu jutrzejszym w godzinach otwarcia lokali, czyli w godzinach 7.21, będzie funkcjonowała również bezpłatna infolinia, na której wyborcy będą mogli uzyskać informacje odnośnie miejsca swojego głosowania. W weekend obowiązuje cisza wyborcza. Potrwa aż do zamknięcia lokali wyborczych. To czas dla wyborców na podjęcie decyzji, na kogo oddać swój głos. Agata Chyłka-Wnuk, TVP3 Bydgoszcz. A frekwencja w poprzednich wyborach samorządowych nie przekroczyła w województwie 50%. Jak będzie podczas niedzielnego głosowania, dowiemy się w poniedziałek, gdy wszystkie komisje prześlą swoje protokoły. Jak oddać ważny głos i o czym trzeba pamiętać, udając się do lokalu wyborczego, sprawdzała Dagmara Moranowska. W niedzielę mieszkańcy wybiorą swoich przedstawicieli na szczeblu regionalnym. Każdy głos jest ważny i decyduje o przyszłości wsi, miasta i województwa. To są wybory, które cieszą się najmniejszą popularnością, a to one tak naprawdę najbardziej decydują o tym, co z nami będzie. Bo od poziomu gmin, szkoły, transport lokalny, zagospodarowanie przestrzenne, poprzez powiat, kwestie budownictwa, bezrobocia, aż po poziom województwa, to są sprawy, które nas bezpośrednio dotyczą.
Liczba kart do głosowania zależy od miejsca zamieszkania obywateli. Mieszkańcy miast na prawach powiatu w lokalu wyborczym otrzymają 3 karty do głosowania. Arkusze będą zawierały nazwiska kandydatów na urząd prezydenta, a także do Rady Miasta i Sejmiku Województwa. Wyborcy zamieszkujący pozostałe gminy swoje głosy oddadzą na 4 kartach w wyborach do Rady Gminy, Powiatu, Sejmiku Województwa i na urząd wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W lokalu wyborczym zostaniesz poproszony o dokument ze zdjęciem, na przykład dowód osobisty. Obwodowa komisja wyborcza sprawdzi, czy jesteś uprawniony do głosowania w tym obwodzie. Jeśli tak, to otrzymasz komplet kart do głosowania z nazwiskami kandydatów na szarym tle do Rady Gminy, z nazwiskami kandydatów na żółtym tle do Rady Powiatu, z nazwiskami kandydatów na niebieskim tle do Sejmiku Województwa. Nazwiska kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta będą na różowym tle. Na każdej z kart wyborcy powinni zaznaczyć tylko jedną osobę. Głos będzie nieważny, jeżeli znaków X na jednej kartce będzie więcej. Głosowanie jest tajne. Karty wrzucasz do urny tak, aby strona zadrukowana była niewidoczna. W niedzielę lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7. Mieszkańcy głosować mogą do godziny 21. Dagmara Moranowska, TVP 3 Bydgoszcz. A pierwsze reakcje sztabów wyborczych z regionu po ogłoszeniu sondażowych wyników będzie można zobaczyć na naszej antenie. W niedzielę o godzinie 21 rozpoczniemy wieczór wyborczy, którego gospodarzem będzie Michał Adamski. Głos należy do mieszkańców regionu. Komu zdecydują się zaufać na 5 kolejnych lat? Pierwsze analizy, komentarze i podsumowania wyborów samorządowych w wieczorze wyborczym na antenie TVP 3 Bydgoszcz w niedzielę od godziny 21. I zmieniamy temat. Diecezja bydgoska obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia. Świętowanie rozpoczęło się dziś uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka w Bazylice pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo w Bydgoszczy. Jubileuszowe wydarzenia zaplanowano do poniedziałku. Najpierw uroczyste wprowadzenie figury Michała Archanioła do Bazyliki, następnie msza święta pod przewodnictwem prymasa Polski. Tak rozpoczęły się obchody 20-lecia powstania diecezji bydgoskiej. Jestem głęboko wierząca i uważam, że to jest bardzo ważny moment, żeby świętować to już 20-lecie. A poza tym byłam na obchodach pierwszej rocznicy w Rzymie jeszcze u naszego papieża Jana Pawła II. Diecezja bydgoska ustanowiona została przez Jana Pawła II 24 lutego 2004 roku. Dekret wszedł w życie miesiąc później, 25 marca. Ze względu na przygotowania do świąt wielkanocnych w tym roku uroczystości przełożono na kwiecień. Stwierdziłam, że to jest ważny jakby moment dla naszej diecezji i że warto być mimo wszystko. Nawet jeżeli mam jakieś plany, to warto to wszystko poukładać, tak żeby gdzieś to zmieścić w ciągu dnia. Jestem bydgoszczaninem z urodzenia, w tej parafii byłem chrzczony 70 lat temu, także to taki najprostszy chyba komunikat. Powodów do świętowania jubileuszu było, jak widać, wiele. Bazylika po brzegi wypełniła się wiernymi. Wyzwaniem na kolejne lata jest, by wiernych zamiast ubywać, przybywało. To, co do kościoła przyciąga, bo wiara rodzi się poprzez przyciąganie, to jest oczywiście świadectwo, świadectwo żywej wiary. Oby tego świadectwa jak najwięcej było właśnie tutaj w kościele bydgoskim, poczynając od kapłanów, od usług konsekrowanych, poprzez osoby świeckie. W tym pomóc ma również modlitwa do świętego Michała Archanioła z Gargano, którego figura w bazylice zostanie do niedzieli. Stamtąd trafi do katedry pod wezwaniem świętych Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy, skąd w poniedziałek rozpocznie dalszą podróż. Do 24 listopada odwiedzi wszystkie parafie w diecezji bydgoskiej. To jest to apogeum tego przygotowania do świętowania, żeby przez Eucharystię właśnie dzisiaj, 6 kwietnia, zaznaczyć to 20-lecie diecezji z takim podziękowaniem i zawierzeniem. I dlatego tak, to jest najważniejsze wydarzenie, bo to jest ten szczyt.
Choć najważniejszy moment obchodów 20-lecia za nami, to nie koniec wydarzeń przygotowanych dla diecezjan. O 19 w Filharmonii Pomorskiej rozpocznie się uroczysty koncert dziękczynny, a w następnych dniach wydarzenia odbywać się będą w bydgoskiej Farze. Pełen program obchodów znaleźć można na stronie internetowej diecezji bydgoskiej. Bydgoszcz, Marcelina Bociek. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Ponad 70 absolwentów farmacji odebrało dyplomy ukończenia studiów wyższych. Stanowiska obserwacyjne piechoty i artylerii, wyjątkowe opowieści i miejsca dostępne tylko dla nielicznych. Wybór szkoły to dla młodego człowieka nie lada wyzwanie. Z pomocą przychodzą organizowane cyklicznie drzwi otwarte. Dziś swoje progi dla dzieci i młodzieży otworzył Państwowy Zespół Szkół Muzycznych oraz pierwsze, czwarte i piętnaste liceum w Bydgoszczy. Zoja Giza na wiolonczeli gra od 10 lat. Z pracą w zawodzie muzyka instrumentalisty wiąże też swoją przyszłość, a wszystko zaczęło się na drzwiach otwartych bydgoskiej szkoły muzycznej. Nie wiedząc do końca, na czym chcę grać, trochę chciałam grać na fortepianie, tak jak starszy brat, po prostu zwiedzałam różne sale. I po wejściu do sali wiolonczeli nagle po prostu 5-letnie dziecko totalnie się zakochało. Podobne historie być może czekają najmłodszych, którzy w sobotę odwiedzili placówkę po raz pierwszy lub dopiero zaczynają swoją przygodę z muzyką. To jest klarnet i gra się na nim dmuchając. Gram 2 lata i lubię grać. Państwowy Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczy cieszy się wielką popularnością. W nowym roku szkolnym po raz kolejny zostaną otwarte tu 2 klasy. Jest wielu, wielu chętnych do nauki w naszej szkole, zarówno do 1, jak i 2 stopnia. Wierzymy wszyscy, tutaj cała kadra pedagogiczna, rodzice, uczniowie, że muzyka, sztuka uszlachetnia, uwrażliwia, ubogaca, ukierunkowuje na drugiego człowieka. Szkoła muzyczna jest jednak wyjątkiem. Wiele szkół, zwłaszcza ponadpodstawowych, boryka się z niżem demograficznym. Przykładem jest 4. Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, które zredukowało liczbę otwieranych klas z 5 do 2. Od już wielu, wielu lat, od ponad 10, nie było takiej sytuacji, żebyśmy musieli rezygnować z profili klas. Braliśmy pod uwagę różne aspekty i zdecydowaliśmy się na otwarcie klasy o ukierunkowaniu biologiczno-medycznym i matematyczno-przyrodniczym. Licea zabiegają o uwagę uczniów, proponując ciekawe rozwiązania i innowacje w programach nauczania. To przyciąga, ale kandydaci poza możliwością nauki na wymarzonym profilu poszukują w szkołach też czegoś więcej. Kieruję się też, żeby nie było to na drugim końcu Bydgoszczy, żebym nie miała ciężkiego dojazdu. No i ogólnie atmosfera w szkole. Ludzie, którzy chodzą do tej szkoły, muszą być tacy cywilizowani, a nie tacy święci, że tylko nauka, nauka, tylko jakaś zabawa, albo że nauka jest po prostu przyjemna. Drzwi otwarte pomagają wybrać wymarzoną szkołę. W sobotę otwarte były także 1. oraz 15. liceum ogólnokształcące w Bydgoszczy. To ważny dzień, który dla wielu będzie początkiem zawodowej kariery. Ponad 70 absolwentów farmacji odebrało dyplomy ukończenia studiów wyższych. Uroczystość odbyła się w obchodzoną w tym roku 40. rocznicę utworzenia Akademii Medycznej w Bydgoszczy i Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK. My przygotowujemy na naszych kierunkach absolwentów do wykonywania społecznie pożądanych zawodów, czy to zawodu analityka medycznego, czy zawodu farmaceuty. Miejscami pracy są apteki, ogólnodostępne apteki szpitalne, ale też przemysł farmaceutyczny, różne instytucje administracji państwa, na przykład nadzór farmaceutyczny. Wysłałem 6 CV chyba i wszyscy się odezwali. Rozmowy były bardzo miłe, także ja byłem naprawdę w szoku, że tak to wszystko działa. No myślę, że to jest takie uczczenie całego tego wysiłku, który trwał 6 lat, podsumowanie całego przedsięwzięcia, także jestem bardzo zadowolony, że tutaj jestem. Zdecydowanie jeden z ważniejszych dni w całej jakby naszej edukacji. Jest to moment pełen emocji, refleksji, no i wszyscy chyba czekaliśmy na ten dzień. Dalej będzie to kariera farmaceutyczna w aptece, akurat w moim przypadku będzie to apteka szpitalna, więc no będę rozwijać się właśnie w
tym kierunku. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na farmaceutów, ono niezmiennie rośnie. Ranga naszego zawodu jest niezwykle wysoka. W sondażach regularnie szczycimy się bardzo wysokim współczynnikiem zaufania publicznego, a zmieniające się realia naszego zawodu, zapotrzebowanie na farmaceutów, którzy posiadają stosowne uprawnienia do świadczenia opieki farmaceutycznej czy wydawania specjalistycznych leków, cały czas rośnie. W związku z czym absolwenci kierunku farmacja z całą pewnością nie będą mieli trudności ze znalezieniem pracy. 500 bezpłatnych sadzonek drzew leśnych czekało w sobotę na mieszkańców Torunia i okolic. Akcję Posać drzewo dla przyszłych pokoleń zorganizowała Szkoła Leśna na Barbarce, Nadleśnictwo Toruń oraz Samorząd Torunia. Modrzew, buk, klon czy lipa. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Rajskie jabłuszko, tutaj takie fajne, one kwitną, takie różowe będą miały kwiatki, a potem malutkie jabłuszka. Jedni po raz pierwszy, inni po raz kolejny zdecydowali się odebrać sadzonki. Wylądują u nas na działce, posadzimy, a warto, no bo zawsze jest troszeczkę zieleni w mieście. Ci, którzy działki lub ogrodu nie mają, mogli rośliny zasadzić na terenie szkółki leśnej. Przyjazd na Barbarkę to jest w ogóle super sprawa i tym bardziej wszystkim chcemy przekazać informację, że można dzisiaj skorzystać. Nazwa? Dom. Dom. Oprócz samego sadzenia przygotowano także zabawy dla najmłodszych, podczas których razem z rodzicami musieli wykazać się orientacją w terenie i znajomością drzew. Co musicie zrobić? Znaleźć drzewa z kartkami. I co później? Odgadnąć zagadki. Akcja Posadź drzewo dla przyszłych pokoleń organizowana jest na toruńskiej Barbarce od 2004 roku. W tym roku przygotowanych zostało kilkaset sadzonek drzew. Żebyśmy dbali o to, żeby tej zieleni było coraz więcej, żebyśmy w ten sposób też oczyszczali powietrze, dbali też o klimat, który się nam bardzo mocno zmienia w ostatnich czasach. Zadbać o lasy postanowili też członkowie Fundacji Zielone Jutro, która regularnie sprząta tereny gminy Białe Błota oraz Bydgoszczy. Żebyśmy się wszyscy lepiej czuli, żeby po prostu pomóc tej planecie, tak? Bo jest bardzo zanieczyszczona. Powinniśmy sprzątać lasy, bo jeśli będą brudne, to mogą zwierzęta się na przykład zacuć. Wkładamy swoją małą cegiełkę w tą działalność na rzecz oczyszczenia planety z brudu, śmieci, butelek i tym podobnych. Sprzątanie lasu było częścią ogólnopolskiej akcji pod nazwą Kręci nas recykling. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Stanowiska obserwacyjne piechoty i artylerii, wyjątkowe opowieści i miejsca dostępne tylko dla nielicznych mogli poznać uczestnicy ekstremalnej wyprawy po Forcie 15 w Toruniu. To najmłodszy i zarazem największy fort twierdzy Toruń. My sobie teraz zobaczymy, jak wygląda ta stajnia. Zapraszam. Ciekawe. Nigdy nie miałem okazji być w takim miejscu, więc coś nowego, coś zupełnie nowego i zaskakującego jak dla mnie. Śmiało, śmiało, chodzimy. Ja się przygotowałem tak, jak było napisane. Jakieś buty do kostki, ubranie takie troszkę gorsze, plecak jakieś tam z jedzeniem, z wodą. I tyle, jestem żołnierzem. Przez te otwory wkładano lufę karabinu i strzelano. Mamy wycieczkę ekstremalną, jest to wycieczka jedyna w swoim rodzaju, dlatego że jest nietypowa. Przede wszystkim trwa 3,5 godziny, aż 3,5 godziny. I przez te 3,5 godziny zobaczymy tak naprawdę prawie każdy zakamarek fortu. Oczywiście tutaj też była krata. Fort 15 jest to fort dwuwałowy, jedyny taki w Toruniu. Jest to największy fort, no i bardzo ważny, ponieważ to tutaj właśnie nieopodal tego fortu dawniej przebiegała granica między carską Rosją a cesarstwem niemieckim. Ważny fort, ważna historia, no i wielki, wielki obiekt. A teraz w zbliżeniach czas na kulturę, astronomia, morskie pejzaże, a także świat przyrody. To główne motywy prac Barbary Steyer, które składają się na wystawę otwartą w Toruńskim Muzeum Okręgowym. Zmarła w 1988 roku malarka była jedną z najbardziej cenionych artystek środowiska plastycznego Torunia. Bogactwo tematów i wyjątkowa kolorystyka to pierwsze wrażenie z wystawy malarstwa Barbary Steyer, która przez kilka dziesięcioleci stanowiła jeden z filarów toruńskiego środowiska artystycznego. Była też długoletnim wykładowcą Wydziału Sztuk Pięknych. Jak przystało na córkę leśniczego, wykazywała dużą wrażliwość na przyrodę, ukazywaną nie w sposób dosłowny, a syntetyczny. Ptaki, kwiaty czy zacumowane w porcie kutry to częste tematy jej obrazów. Dużo tutaj jest właśnie takiej syntezy i takiego przemyślenia niezwykłego. Ja swój tekst w
katalogu wystawy, zatytułowałam Subtelność wrażeń, bo ta subtelność jest na każdym etapie twórczości Barbary Steyer jakby gdzie indziej wskazana, ale szczególnie jest ona widoczna w tych obrazach właśnie z ostatniego cyklu, z lat 70. i 80. Znakiem rozpoznawczym malarstwa Barbary Steyer jest kolor. W pracach abstrakcyjnych bardzo żywy, wręcz żywiołowy, a w pejzażach z kolei subtelny i stonowany. Częstym elementem jej obrazów jest sznurek, który pozwalał uzyskać głębię przestrzeni. Te sznurki powodowały nie tylko uwypuklenie konstrukcji, ale też dzieliły właśnie pola obrazowe, pola kolorystyczne, też wyznaczały jakby przestrzeń, dawały taką ułudę właśnie głębi i przestrzeni. Barbara Steyer zmarła w pełni sił twórczych, mając 63 lata. To pierwsza od śmierci artystki tak duża wystawa jej malarstwa. Tworzą ją obrazy sprowadzone z kilku polskich muzeów i zbiorów prywatnych. Ekspozycja, która czynna będzie do 25 sierpnia, jest częścią programu przywracania pamięci o wybitnych toruńskich twórcach realizowanego przez Muzeum Okręgowe w Toruniu. Toruń, Urszula Guźlecka. I zostajemy w Toruniu, bo tam dwór Artusa zamienił się w taneczny parkiet. Od piątku trwa rywalizacja w ramach Międzynarodowego Pucharu Polski Tanga Argentyńskiego. W niedzielę w Baju Pomorskim odbędzie się finałowa gala. Jest się panem właściwie tego, co się dzieje na parkiecie w tym momencie, bo mężczyzna prowadzi. Do tego piękna muzyka. Jedno drugie uzupełnia, że jest wspaniale. Dawanie siebie i pewnej przestrzeni dla siebie w tańcu, uważność na partnera. Taki bardzo elegancki ruch. I to nam odpowiada. Tango zabrało mi wszystkie pozostałe tańce. Tango nie jest tańcem. Tango jest sposobem na życie. Specyficznym środkiem komunikacji dotykowej. To jest znacznie więcej niż taniec. Grupa ludzi, którzy tańczą tango argentyńskie, spotyka się w ściśle określonym czasie, miejscu, żeby ze sobą tańczyć tango. W Polsce używamy sformułowania wieczorek taneczny. W Argentynie powstało słowo milonga, które właśnie takie spotkanie opisuje. W Toruniu zdecydowaliśmy się zorganizować drugi międzynarodowy Puchar Polski. Jest to wydarzenie historyczne, bo pierwszy raz w Toruniu, a drugi raz w ogóle w historii naszego kraju. Wzorem tych, które są organizowane w innych miastach i miejscach na świecie. Oczywiście niedościgniony wzór to Buenos Aires. Był taniec, to teraz czas na sport, bo w studiu ze mną jest już Maciej Pieszczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Żużlowa reprezentacja Polski po raz trzeci z rzędu zwyciężyła w drużynowych mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni na torze w Grudziądzu nie dali szans pozostałym ekipom. W kadrze prowadzonej przez Rafała Dobruckiego znaleźli się Patryk Dudek z toruńskiego Apatora i wychowanek bydgoskiej Polonii Wiktor Przyjemski. Wszyscy chłopacy też tak czuli, że no niby wygrywamy te biegi, ale to wiemy, że może być lepiej i po prostu próbowaliśmy znaleźć jak najszybciej rozwiązanie, żeby wygrywać i żeby było lepiej. W piłkarskiej trzeciej lidze Zawisza Bydgoszcz wygrał z rezerwami Pogoni Szczecin 3-0. Unia Drobex Solec Kujawski pokonała Gdańsk Gdańsk 1-0, a Elana Toruń bezbramkowo zremisowała z Notecią Czarnków. Więcej wyników i relacji o 21.45. Maciej Pieszczyński, bardzo dziękujemy. A teraz trochę informacji o pogodzie, która sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. W sobotę termometry w regionie pokazały 19 stopni, a to dopiero przedsmak ciepła. Według prognoz w niedzielę możemy spodziewać się nawet 25 stopni. Taka pogoda zachęca także do pierwszych prac w ogródkach i na działkach. Na razie trzeba pracować, bo wiosennych porządków jest bardzo dużo. I jestem na etapie czyszczenia wszystkiego, co zostało brzydkiego po zimie wśród kwiatów. Tulipany zaczynają kwitnąć, trzeba im ziemię zruszyć, trzeba wyrwać zielsko, które już zdążyło tej wiosny wyrosnąć.
teraz w ogóle, jak tak się ciepło zrobiło, to już w ogóle wszystko tak bujnęło, że naprawdę po drzewach widać, wszystko rozkwitło ładnie. Dzisiaj pierwszy raz w tym roku takie już pełną parą ruszyły. Trawę skosiłam, lawendy przycięłam, także no, wertykulacja jeszcze czeka trawnika. Tulipany i żonkile i drzewka kwitną, wszystko ruszyło momentalnie. Wiosna najpiękniejsza jest pora roku. Jakiej pogody możemy spodziewać się jutro, już wiemy, ale co czeka nas w następnych dniach? O tym Angelika Bednarska. Witam serdecznie. Prace w ogrodzie, wypoczynek na działce, czy też spacer po lesie. Jutro, drodzy Państwo, każdy plan jest dobry, bo pogoda będzie sprzyjać. Otóż już od samego poranka nad regionem przeważać będzie pogodne, słoneczne niebo. Do kraju popłynie powietrze z nad samej Afryki i temperatura z każdą godziną będzie coraz wyższa. O poranku termometry wskażą około 11 stopni, natomiast po południu miejscami nawet 20. Biomet będzie korzystny, a ciśnienie stabilne na poziomie 1011 hektopaskali. Zatem na złe samopoczucie nie powinniśmy narzekać. A więcej informacji jak zawsze tuż po głównym wydaniu zbliżeń. Zatem już teraz zapraszam i do zobaczenia. I to były dobre wieści. Teraz to już wszystkie informacje. Kolejny serwis informacyjny o godzinie 21:30. Do zobaczenia.